Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Piotr Pietraszek, witam serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Sport Game Plus. Dziś, proszę Państwa, będzie bardzo arystokratycznie w naszym studiu, ale nie może być inaczej, skoro obok siebie zasiadają świeżo koronowany król i baron. Najnowszych plotek z dworu królewskiego proszę się jednak nie spodziewać, no chyba, że będą to wieści z kręgów rycerskich. Wszak nie od dziś mówi się o przedstawicielach tej dyscypliny jako o rycerzach Czarnego Toru. Witam z prawdziwą przyjemnością menedżera żużlowców Betardu Sparty Wrocław, Piotra Barona. Dzień dobry, witam. I świeżo upieczonego mistrza świata juniorów, zawodnika Betardu Sparty, Maćka Janowskiego. Dzień dobry. Maćku, to od ciebie zacznę. Przyjąłeś już, podejrzewam, setki, jeżeli nie tysiące gratulacji, to również tutaj od Sport Game Plus w naszym studiu gratulacje za ten wywalczony na torze w Gnieźnie tytuł. No i chciałem zapytać, jak ci upłynął ten pierwszy w karierze mistrzowski tydzień? A bardzo w porządku. Naprawdę spotkałem się z bardzo dużą ilością przyjemnych wiadomości, słów od przeróżnych ludzi, więc aż tak sobie tego nie wyobrażałem, bo szczerze mówiąc jakoś inaczej bardzo się nie czuję, więc było to bardzo przyjemne i oczywiście będę dążył do tego, żeby to jeszcze powtórzyć. Dali mocno w kość dziennikarze w ciągu tych 7 dni? Na pewno troszeczkę tak, było bardzo dużo telefonów, ale ja to lubię, więc wcale mi to nie przeszkadzało. No to mam nadzieję, że ten cały rozgłos wokół ciebie, to całe zamieszanie nie popsują w twojej sportowej karierze, że tam w głowie nie zaszumi, ale mam nadzieję, że masz mądrych doradców wokół siebie i wszystko pod tym względem będzie w porządku. Miałeś bardzo pracowity ostatni weekend. No, te osiągnięcia uzyskane w sobotę i w niedzielę pokazują, że z mistrzem świata juniorów nikt specjalnie nie zamierza się patyczkować. Myślę, że jakiś taki niedosyt chyba pozostał. 9. miejsce w memoriale Alfreda Smoczyka w Lesznie. Później udział w prestiżowym, choć towarzyskim meczu Polska kontra reszta świata w Toruniu. Tam 2 punkty. Rzeczywiście już poznałeś na swojej skórze tę żelazną zasadę sportową pod tytułem bij mistrza, nawet jeżeli to jest tylko tytuł juniorski? Wiadomo, to jest to taki sport, gdzie każdy z każdym naprawdę może wygrać i cóż, były to już ostatnie 2 imprezy w moim sezonie, więc też starałem się jakoś do końca też nie szaleć, chociaż wiadomo, nie odpuszczałem. Po prostu jakoś tak wyszło, wydaje mi się, jakieś rozluźnienie po prostu i może dlatego jakaś słabsza dyspozycja, ale cóż, ja jestem bardzo zadowolony, dojechałem cały sezon zdrowo i ogólnie oceniam cały sezon za udany, więc jestem bardzo zadowolony. Maciej Janowski to 8. w historii polskiego speedwaya indywidualny mistrz świata juniorów, 8. polski indywidualny mistrz świata juniorów. Co ciekawe, 4., który tytuł ten wywalczył w barwach wrocławskiego klubu. I Piotrze, do ciebie mam pytanie, na czym polega ta wrocławska recepta na mistrzów świata juniorów? No bo to nie jest przypadkiem, że połowa z tego złotego dorobku no, gdzieś tutaj wywalczona została właśnie poprzez Atlas, Betard, Spartę, różnie klub się nazywał na przestrzeni ostatnich lat. No tak, tytuł, ja myślę, że przede wszystkim praca tych chłopaków, oni niezmiernie dużo pracują i chociażby ja widziałem tutaj największy przypadek, jeżeli chodzi o Maćka, gdzie wypracował, bardzo solidnie podszedł od samego początku sezonu aż do końca, bardzo dobrze przygotowany sprzętowo, ja myślę, że tutaj cały ten fenomen polega właśnie w nich, to tak naprawdę klub poza torem to tym chłopakom no, nic więcej nie daje. Oczywiście oni sobie sami stwarzają możliwości i pozycje na torze i to jest tylko i wyłącznie tych chłopaków zasługa. Czy sukces Maćka Janowskiego jest dla ciebie jakąś formą
rekompensat dla ciebie jako trenera obecnie za brak tego juniorskiego medalu w swojej zawodniczej karierze, a brakowało naprawdę bardzo niewiele. Potrafisz tak się cieszyć z tego sukcesu, jak potencjalnie cieszyłbyś się, gdybyś wywalczył medal na torze? Ja się bardzo cieszyłem z tego, że Maciej zrobił tytuł Mistrza Świata Juniorów. Mogę powiedzieć uczciwie, że gdzieś tam mi się łezka wokół kręciła. Oczywiście bez żadnej zazdrości, a to jest czysta przyjemność patrzeć na czyjeś szczęście. I akurat, jeżeli o mnie chodzi, ja popełniłem zbyt dużo błędów. Maciej był konsekwentny, pracowity i to mu dało złoto, a mi czegoś po drodze zabrakło. W 93 roku na torze w Pardubicach też popełniłeś jakiś błąd? Wyrzucasz sobie po dziś dzień, że coś tam w jakimś biegu nie zagrało? Wtedy byłeś najbliżej, czwarte miejsce. Zdecydowanie tak. Ja po prostu złe motocykle wybrałem i pierwsze dwa biegi przywiozłem po jednym punkcie, natomiast całą resztę wygrałem i dodatkowy bieg to już było za późno. Tam z kolei popełniłem błąd i wszedłem zbyt szeroko. Wykorzystał to Rune Holta i też straciłem brązowy medal, ale konsekwencje były takie, że nie na ten motocykl wsiadłem od początku. Przywiózł mi Weiss bardzo dobre motocykle. To były samoloty wręcz, a te samoloty tak naprawdę nie pozwoliły się ścigać. Natomiast siadłem na swoje motocykle ligowe i zupełnie było inaczej. I to był mój cały błąd. Maciej wybrał odpowiednie motocykle. Zrobił złoto. A rok później w Elgane, tam było dziewiąte miejsce. Otto Weiss się nie spisał, czyli też jakieś inne czynniki zdecydowały. Tam również m.in. Rune Holta przed tobą, mistrzem świata został Mikael Karlsson, a na trzecim miejscu, co ciekawe, pamiętasz, kto był trzeci? Nie, uczciwie powiem, że nie pamiętam. Jason Crump, ale też musiałem sprawdzić. Pamiętam jedynie te zawody i to nie były najlepsze moje zawody. Śmiało mogę powiedzieć, że były złe. Oczywiście jak gdyby historia lubi się powtarzać i po raz kolejny wziąłem sobie silniki po remoncie. Tak naprawdę nie miałem okazji na nich się przejechać i te motocykle no niestety nie pozwoliły mi się ścigać. Zająłem dziewiąte miejsce i to właściwie moja przygoda z mistrzostwem świata juniorów się skończyła, a myślę, że niepowodzenie moje też polegało na tym, że te turnieje były jednodniowe. Fajnie jest pojechać 4-5 turniej, bo można tak naprawdę pokazać, w jakiej się w formie przez cały sezon, a nie tylko tego danego dnia i to jest fajne. Myślę, że zupełnie bardziej uczciwe jest kilkudniowy turniej i tak naprawdę chłopacy mają większe szanse pokazać, na co ich stać, jak są uniwersalni, jak są dobrzy. No tu się z tobą zgodzę, nic nie umniejszając kilku poprzednim polskim sukcesom akurat w tych zawodach, ale myślę, że doczekaliśmy się kilku sensacyjnych mistrzów świata dzięki temu właśnie w gronie juniorskim. No i właśnie chciałem, Maciek, ciebie zapytać, co musi się stać, co ty powinieneś zrobić, żeby twoja kariera no nie potoczyła się chociażby tak jak kariery naszych byłych mistrzów świata juniorów, którzy właściwie nie odnaleźli się w tym seniorskim speedwayu. Mam tutaj na myśli chociażby Dawida Kujawę. Kujawę to taki najbardziej sensacyjny polski juniorski czempion. Czy też Robert Miśkowiak, Karol Zombik. Oni co prawda cały czas w tej ligowej rzeczywistości funkcjonują na pewno, ale natomiast nie tak z pewnością jakby chcieli, jak sobie marzyli wcześniej. No nie wiem. Szczerze mówiąc, jakoś wiele, wiele w moim życiu ten tytuł do tej pory nie zmienił, więc zamierzam dalej ciężko pracować i nie osiadać na laurach, więc cóż, będziemy czekać na ten już wiek seniora i dalej walczyć. Ja cały czas ścigam się z seniorami, czy to w Polsce, czy w Szwecji. W Szwecji nie jestem w ogóle uważany jako junior, tam jeżdżę jako normalny zawodnik, więc też potrafię się tam ścigać. Cóż, będziemy ciężko pracować i mam nadzieję, że wszystko będzie szło do przodu. Chciałem zapytać, czy jesteś w stanie określić, jaki udział, może procentowy, w tym twoim największym póki co sukcesie w karierze miał aktualny mistrz świata seniorów, Greg Hancock, bo wiem, że łączą was bliskie więzi. No, ty mówisz nawet o tym wprost, że no, przyjaźnicie się z Gregiem nie tylko w trakcie rywalizacji żużlowej, ale również poza torem. Tak, dokładnie. Greg pomaga mi od kiedy pamiętam, od kiedy zacząłem jeździć na już takim wymiarowym motocyklu. Podstawiał mi jakieś tam swoje zużyte części, które dla mnie były jak nowe, więc
pomagał mi naprawdę od samego początku i dalej mi tak pomaga. Troszeczkę w inny sposób, bardziej tak menadżersko, przy sponsorach też, przy kontraktach bardzo, bardzo dużo mówi mi szczegółów, na co mam muszę uważać. Po prostu próbuje na swoich błędach doradzić mi, więc jestem mu bardzo za to wdzięczny i mam nadzieję, że cały czas będzie nasza współpraca się rozwijała. No my również mamy taką nadzieję, no i wierzymy, że przy takim akurat mentorze to możemy rzeczywiście ze spokojem patrzeć w Twoją najbliższą przyszłość. Maciej Janowski z Gniezna tydzień temu wracał w glorii Mistrza Świata Juniorów z tym okazałym pucharem, z tym złotym medalem, które mogą Państwo podziwiać u nas w studiu. Piotr Baron także szczęśliwy wracał z Gniezna, nie tylko z powodu sukcesu wywalczonego przez Maćka Janowskiego, ale wiem, że Ty z kolei otrzymałeś tytuł od Stowarzyszenia Kibiców Sparty Wrocław. Takie sympatyczne wyróżnienie. Powiedz, co to za wyróżnienie i za co przede wszystkim? Zostałem honorowym członkiem Spartan, także z tego jestem bardzo zadowolony. Prawdopodobnie za to, że mieliśmy dzięki temu jakiś bliższy kontakt pomiędzy zawodnikami a publicznością. Także z tego się bardzo cieszę. Dla mnie szczególnie ważne wyróżnienie, ponieważ jest to mój pierwszy rok w tej roli i jeżeli zasłużyłem na to, aby zostać honorowym członkiem, z tego bardzo, bardzo się cieszę, jestem dumny. Oczywiście skłania to też do dalszej pracy, gdzie zamierzamy jeszcze bardziej się otworzyć, wyjść bardziej na świat, jak gdyby z tym żużlem go troszeczkę otworzyć, stworzyć odrobinę inny wymiar, jak był do tej pory, ażeby kibice, którzy przychodzą na stadion, żeby mieli większy wkład jak gdyby w to, żebyśmy mogli inaczej przeżywać ten żużel i być bliżej tego żużla. O tym, co działo się w minionym sezonie w zespole Betardu Sparty i o tym, co dziać się prawdopodobnie będzie na tyle, na ile jesteśmy w stanie przewidzieć tę najbliższą przyszłość, powiemy sobie już za kilka minut, a teraz o pozostałych wydarzeniach ligowego weekendu na Dolnym Śląsku. Fatalny występ piłkarzy z Wrocławia, przerwa reprezentacyjna źle wpłynęła na zespół Śląska. W 10. kolejce Ekstraklasy drużyna Oresta Lęczyka przegrała w Bełchatowie z PGE GKS-em 0-3. Gospodarze objęli prowadzenie już w 6. minucie po strzale Buzały. Ten sam zawodnik w 21. minucie podwyższył na 2-0. Wynik meczu ustalił w 65. minucie Bożok. Śląsk stracił fotel lidera. Po 3 latach przerwy znów koszykarscy kibice z Wrocławia i z Zgorzelca poczuli zapach derbów regionu w Ekstraklasie. W trzeciej serii spotkań PG Turów wygrał we własnej hali ze Śląskiem 77-56. Spotkanie było zacięte w pierwszej połowie, którą gospodarze zwyciężyli różnicą zaledwie 2 punktów. Po przerwie dzielili i rządzili na parkiecie już tylko wicemistrzowie Polski. Zwycięski marsz kontynuują koszykarze drugoligowego Śląska. Wrocławianie w kolejnym meczu o ligowe punkty wygrali w Kosynierce z Albą Chorzów 98-69. Od pierwszych minut drużyna Rafała Kalwasińskiego narzuciła swój styl gry i nie dała przeciwnikowi większych szans. Dla Śląska było to 4. zwycięstwo w 4. meczu drugiej ligi. Nasz zespół zdecydowanie prowadzi w tabeli. Wielki sukces odnieśli w weekend bejsboliści KSB. Wrocławianie po raz pierwszy w historii klubu stanęli na podium Mistrzostw Polski. Nasza drużyna zdobyła brązowe medale kosztem Dębów Osielsko. W ubiegłym tygodniu KSB wygrało pierwszy mecz o 3. miejsce we Wrocławiu. W ten weekend do sukcesu brakowało im jednego zwycięstwa w Osielsku. Sobotnie spotkanie zakończyło się jednak wygraną Dębów 3-2. Wszystko rozstrzygnęło się w niedzielę. KSB po wybornym pojedynku zwyciężyło 5-2 i stanęło na najniższym stopniu podium. Na koniec jeszcze o teście Coopera. Na stadionie lekkoatletycznym AWF we Wrocławiu 357 osób próbowało swoich sił w nieprzerwanym 12-minutowym biegu. Celem testu było określenie maksymalnej wydolności tlenowej, która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Średnio każdy uczestnik przebiegł 2625 metrów. Wrocławski test cieszył się największą frekwencją w kraju. Test Coopera na Stadionie Olimpijskim, a razem ze mną w studiu kolejni bywalcy tego obiektu, Piotr Baron, menedżer żużlowców Betardu Sparty i Maciej Janowski, aktualny mistrz świata juniorów. Ktoś z Was miał okazję sprawdzać się właśnie w tym popularnym teście Coopera? Z jakim rezultatem, tak podpytam z ciekawości, chciałbym porównać?
Maciek, od ciebie zacznę, jako wyczynowego sportowca wciąż. Ja miałem okazję spotkać się z tym, kiedy chodziłem do gimnazjum, więc pamiętam, była to ciężka przeprawa w pierwszej klasie, ale z tego co pamiętam, to później gdzieś tam ponad 3 km udawało mi się przebiec, więc nie najgorzej. No to jesteś lepszy od naszego redakcyjnego kolegi Michała Hamburgera, 2800 chwalił mi się dzisiaj. Piotr, a ty? Ja nie próbowałem. Ale rozumiem, że gdzieś tam jakieś 4 km jak nic oczywiście, byś zrobił. Oczywiście, że oczywiście. Tak. Skoro już powiedziałem o tym przygotowaniu, tak napocząłem temat przygotowania fizycznego, to wiem, że akurat tutaj od wielu lat we wrocławskim klubie posiłki z zewnątrz, nie tylko z Akademii Wychowania Fizycznego, ale także od kilku sezonów współpracujecie między innymi z Tomaszem Skrzypkiem, trenerem kadry narodowej kickbokserów. Miałem kilka razy nawet okazję widzieć Maćka, Piotrka Świderskiego, Tomka Jędrzejaka, gdzie faktycznie okładaliście ten worek bezlitośnie. Rzeczywiście te zajęcia w jakiś tam sposób pomagają w jeździe żużlowej, czy to jest po prostu jakieś takie urozmaicenie tego treningu, żeby nie popaść w jakąś monotonię? Maciek, co ci dały te treningi? Wprost zapytam. Na pewno bardzo dużo. Poza tym, że potrafisz się obronić w ciemnej ulicy późną porą. Szczerze mówiąc nie wiem, bo jeszcze nigdy tego nie testowałem, mam nadzieję. Nie życzę. Nie będę miał takiej okazji. Ale na pewno bardzo, bardzo dużo nam to pomaga. Są to też bardzo ekstremalne sporty. Jest to bardzo duże urozmaicenie naszej pracy. Ja już szczerze mówiąc zacząłem tak od samego początku takie treningi, bo wiadomo, na początku trenowaliśmy z Mariuszem Cieślińskim, z którym do tej pory mamy kontakt i jakieś tam też sprawy przygotowań z nim też obmawiam. Też mi bardzo dużo pomaga. Od 2 lat zajmujemy się tym z trenerem Tomkiem Skrzypkiem w klubie Fighter Wrocław, gdzie wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Tak, jest świetna ekipa, z którą się bardzo przyjemnie pracuje i naprawdę robimy to z przyjemnością, więc coś naprawdę fajnego. Piotr Baron w jednym z wywiadów powiedział: mamy cholernie pracowitą drużynę. Nasi chłopcy doszli do wszystkiego, co osiągają w tym sezonie, wyłącznie własną ciężką pracą. Przesiadywali wiele dni i godzin na torze. Z jednej strony to wydaje się, że to normalka w życiu sportowca, ale czy rzeczywiście, Piotr, w porównaniu chociażby do twojej kariery zawodniczej, uważasz, że pracowaliście więcej, ciężej, intensywniej, skoro tak podkreślasz to, że tej pracy było tyle? Podkreślam, bo tak naprawdę to wszystko zaczęło się w grudniu i ci chłopcy zaczęli pracować na sali, oczywiście pod okiem Tomka Skrzypka. Jeżeli chodzi o przygotowania kondycyjne, to jeszcze profesor Zatoń nam też sporo podpowiada. A tak naprawdę zima jest po to, żeby przepracować ją solidnie, kiedy wsiada się z kolei w sezonie już na motocykl, to tak naprawdę w głowie musi być poukładane: jestem silny, jestem doskonały, jestem mega mocny, żeby wsiąść i pojechać. I tak naprawdę Tomek wypracował to wszystko z chłopakami. I następnie zaczął się etap, gdzie zaczęliśmy, zdaje się, 7 lub 6 marca jeździć w tym roku. I tak naprawdę w marcu spora grupa chłopaków przejechała blisko 300 okrążeń. Tak naprawdę to jest pół roku jeżdżenia w sezonie. Oczywiście jeździliśmy prawie codziennie, z młodzieżą bardzo dużo jeździliśmy. Seniorzy jeździli odrobinę mniej, ale tak naprawdę bardzo dużo przejechali. Bardzo dużo przejechali przede wszystkim na bardzo ciężkim torze i dziurawym. I tak naprawdę te miesiące początkowe oczywiście były owocem tego, co wydarzyło się później. Czyli ci chłopacy doskonale się czuli na każdej innej nawierzchni. Byli świetnie przygotowani, wiedzieli, że sobie poradzą wszędzie i tak naprawdę ten etap cały się sprawdził. A pracowali bardzo dużo. Nie powiem też, że myśmy nie pracowali, bo się pracowało, ale jest przyjemnie, jeżeli zawodnicy dzwonią i mówią: słuchaj, może byśmy jeszcze jeden dzień pojeździli. Dla mnie to jest bardzo dużo, bo jeżeli sportowiec chce dać więcej, jak od niego się wymaga, to oczywiście z przyjemnością my to kupujemy i bierzemy. Także dla nas jest to bonus, że ci chłopcy chcieli pracować, pracowali naprawdę ciężko. A skoro taka była chęć do jazdy w zespole, tym bardziej nie boli cię, nie odczuwasz takiego niesmaku, że
w sumie udany sezon, bo spełniliście ten cel podstawowy, awans do fazy play-off, specjalne, spokojne utrzymanie się w Ekstralidze, że ten sezon zakończył się no takim zgrzytem, jak przegrany, oddany walkowerem mecz rewanżowy z Unibaxem w Toruniu. Zgadza się. Mieliśmy walkover i ten walkover tak naprawdę skrzywdził wszystkich, ale też mecz, który pojechaliśmy wcześniej, on skrzywdził tak naprawdę dwóch zawodników, bez których było w zasadzie niemożliwe pojechanie meczu. Mam tu na myśli Piotrka Świderskiego, gdzie doznał wielu złamań. Tomasz Jędrzejak tak naprawdę po meczu się okazało, że też ma torbę stawową zerwaną i tak dalej, czyli ta dwójka zawodników nie mogłaby pojechać. Nie mieliśmy możliwości właściwie spełnienia KSM-u, nie mogliśmy już ściągnąć Łobzenkę, który dawał nam jak gdyby złączenie KSM-u po to, żeby wystartować, także regulamin nam nie pozwolił, żebyśmy mogli pojechać do Torunia na ten mecz i to jest oczywiście bolączka, bo sezon był fajny i kto wie, jakby się ułożył dalej. Ja myślę, że kolejne lata nie przyniosą czegoś takiego jak walkover, bo oczywiście jest to bardzo poniżające dla wszystkich nas, którzy pracujemy i czynnie uprawialiśmy sport lub go uprawiamy. Właściwie oddanie wyniku takie no, bez honoru, ale niestety regulamin był taki, że niewiele mogliśmy zrobić w tym przypadku. To, co można też zapisać na plus, jeżeli chodzi właśnie o te pozytywne wydarzenia tego sezonu, to postawa wrocławskich juniorów. Nie mówię tutaj już tylko o Maćku, bo jego sukces jest ewidentny i wielokrotnie podkreślany. Natomiast dobry początek Patryka Kociemby, który później nabawił się poważnej kontuzji. No i świetna końcówka sezonu Patryka Malitowskiego, który wyskoczył niczym zając z cylindra, tak można to porównać. Wczoraj w ogóle wygrał swój pierwszy w życiu turniej, co prawda towarzyski w Lublinie, ale to jest też jakaś taka fajna zapowiedź tego, co może z tym młodym chłopakiem dziać się w następnym sezonie. Tak naprawdę moim zdaniem ci chłopcy ruszają i to, co mówię, o czym pracowaliśmy w marcu, to tak naprawdę liczyliśmy na to, że owoce pracy przyjdą koło czerwca. Patryk Kociemba odpalił troszeczkę wcześniej i on jechał bardzo dobrze w meczach ligowych, natomiast przydarzyła mu się kontuzja, gdzie 2 miesiące tak naprawdę nie jeździł. W międzyczasie doszedł Patryk Malitowski i on pokazał, że właściwie fajnie z nim pracować, bo z meczu na mecz jechał coraz lepiej. W tej chwili można powiedzieć, że jest juniorem, który się liczy. Oczywiście nie tak doskonałym jak Maciej Janowski, ale jest to chłopak, który na kolejny sezon powinien robić sporą ilość punktów i sporą, no mam na myśli 5-6 punktów, to jest sporo jak na juniora. I Patryk ku temu dorósł. Przede wszystkim nie poddaje się, też nie cieszy się z tego wszystkiego. Oczywiście cieszy się, ale nie cieszy się niepozytywnie, czyli on chce dalej pracować, chce dalej z siebie dawać sporo i właściwie tu się składają ręce do oklasków, ale jeszcze nie możemy też zapomnieć o tym, że Maciej, Tomek Jędrzejak i Piotrek Świderski zrobili złoty medal w parach w międzyczasie w sezonie, bo uważam, że to jest bardzo miła niespodzianka. Jest wielki sukces i tak naprawdę nikt nie liczył na tą drużynę, a mimo to wystrzelili, zrobili złoto, także fajnie, pojechali typowo treningowo i tak się umawialiśmy, że jedziemy na trening, jedziemy się pobawić, bo to było akurat przed meczem ligowym w Zielonej Górze. No, ten trening przerodził się w złoto, także to jest fajne i to już gdzieś by objaw naszej drużyny był, która z sobą pracuje, także dla nich wielkie brawa. Do młodzieży musimy troszeczkę więcej popracować, zdał nam chłopak też egzamin Mateusz Gratka i on powolutku też się rozwija w lidze juniorów, gdzieś tam zaczyna powoli punktować i to są ci zawodnicy, którzy no, będą wchodzić dalej jak gdyby w zespół. Te wszystkie nazwiska, które wymieniłeś, byłeś pytany w jednym z wywiadów o skład na sezon 2012 i oczywiście padły nazwiska Świderskiego, Jędrzejaka, Malitowskiego, Kociemby, Mateusza Gratki, także Macieja Janowskiego. Ja nie wiem, czy już wszyscy macie podpisywane umowy na kolejny sezon. Maciek, pytanie do ciebie jako głównego zainteresowanego. Jak będzie z twoją jazdą we Wrocławiu w przyszłym sezonie? Czy coś możesz już powiedzieć na ten chwilę? Ciężko cokolwiek mi powiedzieć. Na razie jeszcze rozmawiamy z klubem. Mi aktualnie umowa się skończyła, więc tak jak powiedziałem, na razie rozmawiamy i cóż, ja nie wyobrażam sobie, żebym jeździł gdzie indziej niż we Wrocławiu. Jest to mój macierzysty klub i oczywiście chciałbym tu jeździć.
Maciek, bo oczywiście wszyscy mieli po cichu taką nadzieję, chociaż wydawało się to mało realne, że gdzieś tam może zostaniesz doceniony przez Międzynarodową Federację, otrzymasz dziką kartę do Grand Prix. To się nie udało, ale to w tej sytuacji paradoksalnie jest twoim wielkim atutem, bo zmiana regulaminu, jeden zawodnik z cyklu Grand Prix w zespole, będziesz bardzo łakomym kąskiem dla wielu klubów. Tak. Czy już to odczuwasz? Już ten telefon się grzeje mocno? Oczywiście jest zainteresowanie, jest... Tak, rok temu i dwa lata temu jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie i parę klubów, paru klubom zależy na tym, żebym jeździł w ich miastach, ale szczerze mówiąc, tak jak powiedziałem, ja bardzo bym chciał zostać we Wrocławiu, ale na to jeszcze musi się złożyć parę ważnych rzeczy. Okej. Okay. Domyślam się, o co chodzi, ponieważ czas nas goni nieubaganie, już nie jesteśmy w stanie tego wątku rozwinąć. To jeszcze na koniec zapytam Piotra Barona, bo powiedziałeś w trakcie sezonu, że jeżeli zespół Sparty awansuje do playoffów, to rzucisz palenie. Jak jest z twoim nałogiem, Piotrze? Jutro albo pojutrze idę na płytki, zobaczymy. Znaczy nie, to było inaczej zupełnie, bo powiedziałem, że kiedy wygramy za Apatorem u siebie, to rzucę palenie. Mecz żeśmy przegrali, ale i tak fajki chcę rzucić, bo kompletnie zły nałóg, a tak już właściwie nie miał nałogów żadnych, także sobie tego życzę. I bardzo dobrze, i takim pełnym optymizmu, dobrym postanowieniem kończymy dzisiejsze spotkanie. Piotrze, w takim razie życzę wytrwałości. Maćku, tobie spokojnej zimy, choć podejrzewam, że będzie sporo pracy tradycyjnie w ekipie wrocławskich żużlowców. Piotr Baron, menedżer żużlowców Betardu Sparty Wrocław, Maciej Janowski, mistrz świata juniorów, również zawodnik Betardu Sparty. Mam nadzieję, że wiosną też będzie wciąż zawodnikiem tego klubu. Piotr Pietraszek, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle w poniedziałek o 17:00. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.